Zakaz pracy dla niezaantidotumowanych. Oficjalny apel do Kaczyńskiego od medyków. Kolejne podwyżki cen gazu. A na koniec rośnie liczba zwolnień lekarskich. Słuchajcie, czy oglądaliście może kiedyś serial Mr. Robot na Netflixie albo na HBO? Dla tych, którzy tego nie robili, opowiada on o programiście za dnia, a hakerze w nocy. Serial otwiera oczy na to, jak wielkim problemem jest kradzież tożsamości i co gorsza, jak łatwo nasze dane jest wykraść. I są na to dowody, i to z życia wzięte. Okazuje się, że liczba przypadków wykrycia lub przechwycenia danych osobowych wzrasta w 2020 roku o ponad 36%. Ale całe szczęście są na to sposoby, które skutecznie mogą nas ochronić, takie jak Surfshark VPN. Surfshark to sieć VPN, która szyfruje wasz kod IP i dzięki temu kompletnie nikt w sieci nie wie, kim jesteście i jaką macie lokalizację, przez co stajecie się wręcz niewidzialni dla wszystkich, zarówno hakerów, jak i różnych korporacji czy służb. Ale to nie wszystko. Za pomocą Surfsharka możecie zmienić swoją lokalizację na dowolną na świecie i oglądać produkcje dostępne na amerykańskim Netflixie na przykład, czy uzyskać dostęp do supportu na Facebooku, który dostępny jest przykładowo w Wielkiej Brytanii, a w Polsce już tylko dla wybranych. To akurat sytuacja z życia wzięta, nasza. Dodatkowo dzięki naszemu unikalnemu kodowi dostaniecie 83% zniżki i 3 miesiące całkowicie za free. Dlatego wbijajcie koniecznie w link w opisie lub przypiętym komentarzu i zadbajcie o swoje bezpieczeństwo, a my teraz lecimy do pierwszego newsa. I tak. Dupa ze mnie, a nie haker, ale założyłem kaptur, no bo taką renomę mają, że jak ktoś w kapturze to od razu haker, nie? Lecimy. Niektórzy przykładają sobie magnes do ręki i to, tam ten magnes działa. Włoski rząd zatwierdził jedne z najsurowszych środków zwalczania wiadomo czego na świecie, nakładając na wszystkich pracowników obowiązek przedstawienia dowodu antidotum, negatywnego testu lub niedawnego powrotu do zdrowia po infekcji, informuje Reuters. Obecnie przepustkę sanitarną muszą posiadać wszyscy pracownicy szkół. Każdy pracownik, który nie przedstawi ważnego świadectwa zdrowia, zostanie zawieszony bez wynagrodzenia, ale nie może zostać zwolniony. Wynika z dekretu, do którego dotarł Reuters. Pełne szczegóły zostaną opublikowane później. Od połowy października wymóg ten będzie dotyczyć wszystkich pracowników sfery budżetowej, państwowych i prywatnych firm, napisał w dekrecie rząd Mario Draghiego. W dekrecie rozszerzamy od 15 października stosowanie Green Pass w całym świecie pracy, w sferze publicznej i prywatnej, poinformował minister zdrowia Roberto Speranza na konferencji prasowej w Rzymie. Powody są dwa. Chodzi o to, by uczynić miejsca pracy bardziej bezpiecznymi i by zintensyfikować kampanię antidotum, dodał. Jak zdecydowano, pracownicy prywatnych firm mają natychmiast zawieszani być za brak przepustki. W przypadku zatrudnionych w sferze budżetowej będzie to 5 dni. We Włoszech w pełni zaantidotumowanych jest 75% osób w wieku powyżej 12 lat. Unijny certyfikat, wiadomo jaki, we Włoszech zaczął obowiązywać podobnie jak w innych krajach Unii pod koniec czerwca. Od 6 sierpnia włoski rząd rozszerzył działanie przepustki na wiele miejsc życia publicznego, m.in. bary, restauracje i atrakcje turystyczne. Nie chcę się szczepić, nie czuję potrzeby. Wow, to jest dopiero skrajna segregacja sanitarna. Bez antidotum Włosi nie będą mogli chodzić do pracy. Przecież to jest odebranie jednego z najbardziej podstawowych praw każdej osoby? Budowanie swojego portfela, zarabianie pieniędzy, prawo do pracy? Ale zobaczcie, że mówimy o państwie, gdzie swoje dawki przyjęło ponad 75% osób powyżej 12 roku życia. Czyli jeżeli chodzi o stopień zaantidotumowania, no to mamy do czynienia z krajem ze światowej czołówki, a mimo to wprowadzają tam aż tak cholerne obostrzenia. Jasne, ktoś mógłby powiedzieć, że zamiast antidotum można zrobić sobie testy i nie będzie problemu, wyjdzie na to samo. Restrykcje takiej osoby też nie będą obejmować. Ale pamiętajcie, że testy aktualne są przez 48 do 72 godzin, więc co te 2-3 dni trzeba będzie zrobić sobie taki test, a test tani nie jest. Ale nawet zakładając, że ktoś ma pieniądze, to przecież to jest wielkie logistyczne utrudnienie, więc koniec końców jedynym czynnikiem, który rzeczywiście niweluje obostrzenia,
jest przyjęcie antidotum. I jak to się ma do tego, że miało ono być dobrowolne? No wychodzi na to, że nijak. I w tę środę był protest przeciwko właśnie dokładnie temu samemu w Warszawie pod Sejmem, na którym oczywiście nas nie mogło zabraknąć. Postanowiliśmy porozmawiać tam z ludźmi i zapytać, przeciwko czemu się sprzeciwiają. I okazało się, że mieli oni sporo do zarzucenia. To jest ich sprawa. Ja nie jestem zaszczepiony, to jest moja prywatna sprawa. Jeśli ja... Ale wakcyny może zrazić innych, tak? Ludzie, którzy się szczepią, też bardzo transmitują. To nie jest tak, że ci, którzy się zaszczepili, nie transmitują. Od nich też można się zarazić. Tutaj macie link do całości, wbijajcie, koniecznie oglądajcie, ale jeszcze wracając do tematu samej segregacji, będziemy mieli dla was w przyszłym tygodniu niespodziankę w tym temacie. Jeszcze nie zdradzam, o co chodzi, bo musimy dopracować ostatnie detale, ale już myślę, że w poniedziałek was poinformuję, więc koniecznie bądźcie czujni, żeby tego nie przegapić, bo wielu z was naprawdę długo na to czekało. No to lecimy do następnego newsa. Mamy protesty przede wszystkim pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. Zwracamy się do panów z prośbą o podjęcie realnego dialogu. Piszą w liście do premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera PiS Jarosława Kaczyńskiego protestujący pracownicy ochrony zdrowia. Współpraca z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim jest ich zdaniem całkowicie nieudana. Protestujący prezentują też swoje żądania wobec rządzących. List Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia na czwartkowej konferencji w Białym Miasteczku odczytała prowadząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. W imieniu wszystkich naszych pacjentów oraz setek tysięcy pracowników ochrony zdrowia, medyków oraz innych zawodowych, niemedycznych pracowników, których reprezentujemy, zwracamy się do panów z prośbą o podjęcie realnego dialogu i współdziałania dla ratowania publicznej ochrony zdrowia, która obecnie kona, podkreślili przedstawiciele komitetu. Deklarujemy i zapewniamy, że jesteśmy gotowi do rozmów i współpracy w celu ratowania publicznej ochrony zdrowia. Wiemy, że bez radykalnych i natychmiastowych reakcji rządu RP to się nie uda. Jednocześnie wiadomo, że nie uda się to wam bez nas, oświadczyli. Protestujący wskazali, że rząd w tych działaniach musi być jednak reprezentowany przez odpowiedzialnego, wiarygodnego i merytorycznego przedstawiciela. Zdajemy sobie sprawę, że działania te powinny być realizowane przez ministra zdrowia. Jednak obecny minister wielokrotnie dowiódł, że nie rozumie i nie uważa publicznej ochrony zdrowia za kwestię społeczną, a tylko jako nadmierny wydatek budżetowy, ocenili. Już w lipcu jasno wyraziliśmy nasz brak zaufania do ministra Adama Niedzielskiego. Całkowicie nieudana współpraca z aktualnym ministrem zdrowia, jego błędy w ocenie sytuacji w systemie opieki zdrowotnej, wybiórcze podejmowanie działań w sprawach istotnych dla systemu oraz usilne podtrzymywanie swoich autorytarnych, niekorzystnych decyzji pogłębiają zapaść systemu ochrony zdrowia. Czytamy w liście komitetu. Protestujący zapewnili, że byli gotowi do rozmów od momentu zawiązania komitetu, jednak minister zdrowia pozostawał nadal głuchy na argumenty. Według komitetu Niedzielski nawet w trakcie trwającego protestu nie podejmuje merytorycznej współpracy. I my dążymy do tego, szanowni państwo, ale w ciągu kilku lat, a nie w ciągu jednego czy dwóch lat. Znaczy, jeżeli rządowe wyliczenia są prawdziwe i koszt postulatów rzeczywiście jest tak wielki, no to nic dziwnego, że nie chcą się na to zgadzać. No, nierealnym jest, żebyśmy wydali teraz dodatkowo około 100 miliardów na opiekę zdrowia. Zwyczajnie nie mamy takich pieniędzy. Nasz cały budżet na rok 2022 to 505,6 miliarda złotych i jest to już budżet deficytowy na całe 30 miliardów, więc musieliby zwiększyć wydatki całego państwa o kolejne 20%. No, nie jest to po prostu możliwe, ale pamiętajmy, że są to obliczenia rządu. Takie obliczenia, wiecie, mogą być dość manipulowane. Medycy domagają się łącznego zwiększenia nakładu na ochronę zdrowia do 8% PKB, więc niemożliwym jest też, żeby dodatkowe koszty wyniosły ponad 20% budżetu. Tak czy inaczej, wiadomym jest, że trzeba będzie za to zapłacić i nie będzie to mało, nie będzie to może i ponad 100 miliardów w samym przyszłym roku, jak to wskazuje rząd. Nie będzie to też taka kwota, jaką zapewne wskazują medycy, bo oni też tego nie doszacowują, rząd przeszacowuje, medycy nie doszacowują, ale z pewnością nie będą to też 2 miliardy, więc samemu TVP nie wystarczy zabrać, choć z pewnością by to przynajmniej trochę pomogło. Widać dzisiaj, jak w słabej sytuacji się znajdujemy. Ludzie chcą już żyć tak, jak żyje się w zachodniej części Europy. Chcemy mieć dobrą służbę zdrowia, chcemy mieć godziwe emerytury, ale widać, że wszystko to
są olbrzymie koszty, a my dalej przecież tacy bogaci jak Zachód nie jesteśmy. I nie jest to różnica 10%, bo w 2016 roku, czyli zaledwie 5 lat temu, PKB per capita w całej Unii Europejskiej wynosiło 28 tysięcy euro, a w Polsce, uwaga, 11. A mówimy o średniej europejskiej, a nie samym Zachodzie. Tam PKB per capita jest jeszcze wyższe. Tak czy inaczej, musimy w jakiś sposób wynagrodzić pracę medyków, bo jak tego nie zrobimy, to właśnie nam wyjadą, gdzie problemu z warunkami pracy i z pensjami nie mają, czyli na przykład do Niemiec, Danii czy Holandii. Tam przyjmą ich z otwartymi rękoma i widać powoli rosnącą chęć naszego personelu do tego, bo jak byliśmy na proteście ratowników, to emocje towarzyszące uczestnikom same się rzucały w oczy. Czym jakie? Tak, chcielibyśmy, żeby wreszcie nasz zawód jako ratownika medycznego był w ustawie w jakiś sposób poukładany. Chcielibyśmy być zaszeregowani, mieć normalną płacę. My na absolutnie, tak jak którzy już słyszeliśmy w niektórych radiach, pojawiła się informacja, że my protestujemy, bo nam zabrali dodatki covidowe. Nie, my jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że dostaliśmy je przez kilka miesięcy, bo pracowaliśmy w pocie czoła, po 22-24 godziny, czasami pełny dyżur, nie wychodząc z karetki. Bardzo szanujemy, dziękujemy za te dodatki, ale teraz zabiorą nam jeszcze dodatki, które mieliśmy wcześniej, dodatki NFZ, dodatki z projektów unijnych i biorąc podstawę stawki godzinowej, no to mamy jakieś tam 10 zł na rękę. Tutaj macie link do całości. Ostatnio nawet mówiliśmy o tym, że rekrutują medyków bezpośrednio na protestach do pracy w Niemczech. Przyjeżdżają tutaj rekruterzy, no i dają im swoje wizytówki i od marca gwarantują pracę za 12 tysięcy złotych na start. O co nawet w Polsce się nie walczy. Nie walczy tutaj się o takie kwoty. A już po okresie próbnym mogą liczyć spokojnie na 16 tysięcy. I wiadomo, wiąże się to ze zmianą miejsca stałego pobytu. No ale jednak, jesteśmy w kiepskiej sytuacji. Następny temat. Jeżeli popatrzymy na sam bilans mocy, czyli tych megawatów, które są instalowane w systemie, to ten bilans mocy wygląda bardzo optymistycznie. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek PGNiG Obrót Detaliczny spółka z o.o. zatwierdził trzecią w tym roku zmianę taryfy tej spółki. Taryfa PGNiG obejmuje wyłącznie odbiorców w gospodarstwach domowych, ponieważ jest to grupa, dla której taryfy za paliwo gazowe zatwierdza regulator. To już kolejna podwyżka cen gazu od 1 sierpnia. Rachunki wzrosły o 12,4%. Wrześniowa zmiana taryfy PGNiG, dwie poprzednie zatwierdzone zostały w kwietniu i w lipcu, oznacza wzrost cen paliw gazowych o 7,4%, przy czym stawki opłat abonamentowych pozostają na niezmienionym poziomie. Oznacza to wzrost średnich płatności w części rachunku płaconej PGNiG o 6,8% dla odbiorców używających gazu wysokometanowego oraz gazu zaazotowanego LS, natomiast o 6,9% dla gazu zaazotowanego LW. Powodem zmiany taryfy jest utrzymujący się od początku roku wzrost cen gazu na towarowej giełdzie energii, która jest głównym źródłem pozyskiwania paliwa gazowego przez PGNiG OD. Na spadkach cen gazu na TGE w 2020, której towarzyszyły spadki cen w taryfach PGNiG OD do poziomu 8,543 grosza za kilowatogodzinę, od początku bieżącego roku do teraz notowania gazu wzrosły, w zależności od instrumentu, do nawet 234%, co przedstawia tabela. Dla statystycznego odbiorcy w grupie W11 zużywającego paliwo gazowe do przygotowania posiłków płatność za gaz będzie wyższa o 3,36%, co oznacza kwotowy wzrost o 72 grosze miesięcznie średnio. Dla odbiorców grupy W21 płatność będzie o 4,63% i wyniesie 4,48 miesięcznie. Natomiast problemem stają się megawattogodziny w poszczególnych godzinach właśnie ze względu na brak tej sterowalności źródeł. Właśnie plusem nowego budownictwa jest to, że tam w ogóle nie ma instalacji gazowych, bo są one niepotrzebne. Wszystko jest na prąd. Ogranicza to niebezpieczeństwo różnych bardzo niebezpiecznych awarii, które oczywiście są rzadkie, ale jest się też niezależnym od wahań cen na rynkach światowych. Jednak dalej wiele domów jednorodzinnych korzysta z gazu w ogrzewaniu domu czy kuchni, więc przez to dla wielu zmiany te będą teraz dotkliwe. Przerzucanie się całkowicie na prąd też nie jest czymś super, bo oznaczać to będzie zwiększone zapotrzebowanie, a to oczywiście również
wzrost cen. Poza tym wiemy, że prąd tak czy inaczej będzie cały czas droższy, bo na jego produkcję nałożone są obowiązkowe opłaty emisyjne, które cały czas drożeją. No i jeszcze oczywiście niskie stopy procentowe, które tylko dobijają wszystkich tych, dla których same podwyżki cen prądu i gazu są wystarczającym obciążeniem. No ale cóż, tak to jest, gdy ma się prezesa NBP jako marionetkę rządu. Ciekawostka dnia. Wiecie, jak się nazywa rosół z wielu kur? Nie. Rosół z kur wielu. W Polsce w zastraszającym tempie rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu depresji i nerwicy. Rok 2020 był rekordowy pod względem wystawionych przez lekarzy L4 z tytułu zaburzeń psychicznych. Okazuje się, że ten rok w statystykach nie wygląda wcale lepiej. Wystawianych zwolnień wciąż przybywa. Nie wolno bagatelizować tej sprawy, alarmuje Aleksandra Żyłkowska, psycholog i psychoterapeutka z Uniwersytetu SWPS. W Warszawie miała miejsce nietypowa akcja. Po stołecznych ulicach jeździł specjalny terapiobus. W ubiegłym roku w Polsce wystawiono w sumie 1,5 miliona zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, czyli o 25% więcej niż w roku poprzednim, kiedy nikt jeszcze nie spodziewał się wiadomo czego. Sama tylko depresja w zeszłym roku spowodowała wystawienie 385,8 tysięcy L4. Depresja to inaczej duży smutek. Objawia się ona obniżeniem koncentracji i uwagi, spadkiem nastroju. Osoba chora na depresję potrafi cały dzień czuć się źle, miewa myśli negatywne, tłumaczy w rozmowie z redakcją naszego miasta Aleksandra Żyłkowska. Mówiąc o depresji, należy rozróżnić biologiczne i psychogenne podłoże. W tym drugim przypadku duży wpływ ma świat zewnętrzny, który nie zawsze wygląda tak, jakbyśmy tego chcieli. Chodzi na przykład o konflikty, problemy w pracy czy w związku, dodaje. Wiecie, jak Ewa namówiła Adama, żeby zjadł jabłko? Nie. Zjedz Adam. No, tak to już w tej Warszawie jest. Dużo tu fajnych rzeczy, ale też dużo osób, które mogą żałować. Wiecie, w końcu to jest centrum wydarzeń. Bardzo przykro jest patrzeć cały czas na ludzi protestujących. Musi im być też bardzo źle, że tak cały czas protestują. Dlatego postanowiliśmy trochę pocieszyć ludzi na mieście na kanale Co Mówią. Więc chodziliśmy po mieście i opowiadaliśmy ludziom suchary. Tak na rozluźnienie. No, żeby tak śmiesznie wyszło, niektórym humor poprawiliśmy, ale też spotkaliśmy się z osobami, które trochę nas zgasiły. Tutaj macie mały fragment. Dobra, ale słuchaj, powiedz mi, czy wiesz, jak się nazywa niejadalna część rośliny? Niejadalna część rośliny? Tak. Ale zależy jakie rośliny. No na przykład rośliny, no. No rośliny, ale jakie rośliny? No rośliny się nie je tak normalnie. Nie, no jej, no sałatę się je. No... Pomidora się je, no dużo się ale je. Ale to są warzywa, a nie roślina. To też jest roślina. Słuchaj, no niejadalna część rośliny się nazywa respirator. Mocne. To ci może jeszcze jedno powiem, słuchaj. Wiesz, jak się nazywa niejadalna część rośliny? Grzyb. Respirator. Panie. Mocne, nie? Czyli jedziemy... Na ostro. Na ten... Oczywiście jestem przeciwko szczepionkom. A tu link do całości. Materiał jest świeżutki, dopiero co godzinę temu wyszedł. Jest takim czymś zupełnie innym niż do tej pory było. Bardziej tak na śmiesznie, no ale też przyświęcała nam do tego taka myśl, żeby po prostu rozluźnić ludzi na mieście. I myślę, że wyszło całkiem spoko. Zapraszam serdecznie. Tutaj link, kanał Suchary, a kanał Co Mówią, przepraszam. A teraz lecimy do drętwego suchara. Czym się różni żarówka od blondynki? Żarówka ciągnie napięcie, a blondynka na kolanach. Tego suchara mamy od DJ Gacuś Official. No i oczywiście otrzymujesz od nas złote napięcie. A jeśli i ty chcesz rzucać złotą statuetkę, to koniecznie wbijaj najlepiej na nasz drugi kanał Co Mówią, gdzie opowiadaliśmy ludziom suchary. Zapraszam was bardzo serdecznie, zaraz tutaj pojawią się linki i mały fragment na koniec odcinka. Na koniec przypominam raz jeszcze o tym, żebyście wbijali też na stronę Surfshark VPN, żebyście pobierali sobie tą usługę, bo będziecie zwyczajnie wtedy bezpieczniejsi w sieci. Linki macie w opisie i w przypiętym komentarzu. Naprawdę bardzo polecam, bo dostajecie nie dość, że niezły pakiet rabatowy, 3 miesiące za darmo i ponad 80% zniżki. To jest naprawdę
Bardzo fajna oferta, a nam już niejednokrotnie usługa VPN po prostu uratowała dupsko i to tak serio. Przykładowo w tym temacie, jak potrzebowaliśmy supportu od Facebooka, a w Polsce nie mieliśmy w ogóle takiej możliwości, żeby się z nimi skontaktować. Wystarczyło zmienić lokalizację na brytyjską i od razu pojawiła się taka opcja. I teraz mamy ją nawet w polskiej wersji, jak już raz się skontaktowaliśmy z supportem i normalnie możemy czatować, bo nas wrzucili do tego programu tylko dlatego, że byliśmy Brytyjczykami niby. No cóż, tak to niestety działa. Segregacja w internecie jest już od dawna. Często pewnie spotykacie się z treściami, że niedostępne jest to w Polsce i tak dalej. Zresztą tu mamy drugi przykład, bo mamy też wywiad taki bardzo kontrowersyjny, który zrobiliśmy już kiedyś ze Zbyszkiem Stonogą. I ten materiał został zablokowany przez YouTube'a w Polsce. I wystarczy zmienić sobie lokalizację VPN-em, Surfshark VPN, i możecie oglądać przykładowo takie nasze zablokowane w tym kraju materiały. Wystarczy przenieść się do Niemiec, czy gdziekolwiek byście sobie tam nie kliknęli, byleby nie w Polsce, i możecie obejrzeć cały materiał ze Zbyszkiem Stonogą. Wyszedł naprawdę ostro. Zresztą już samo to, że został zablokowany, chyba o czymś świadczy. No i co? Trzymajcie się ciepło i widzimy się na Co Mówią. Heja!